Polacy będą się teraz leczyć. Eksperci oraz szpitale biją na alarm, system ochrony zdrowia jest zagrożony bankructwem. W czym problem? Wiele placówek nie dostało od NFZ pieniędzy za nadwykonania i świadczenia nielimitowane. Czyli wszystko to, co robi się ekstra, ale jest konieczne. Coraz większe problemy z płynnością finansową mają szpitale, które ratują się zaciąganiem kredytów, aby móc jakkolwiek dalej funkcjonować. Co prawda, 13 czerwca minister Leszczyna zapowiedziała, że pieniędzy nie zabraknie, bo rząd już drukuje nowe obligacje w kwocie 3 miliardów złotych, no i tą sumą na chwilę zasypie dziurę w budżecie. To wygląda jednak bardziej na działanie doraźne niż systemowe, które miałoby uzdrowić sytuację na stałe. Nieoficjalnie mówi się, że na samym tylko Śląsku brakuje grubo ponad 300 milionów złotych. Bardzo trudna sytuacja jest także na Lubelszczyźnie i na Mazowszu. Ale co się dzieje? NFZ jest na skraju bankructwa, mimo że minęła dopiero połowa roku? Takie rzeczy się zdarzały, ale na jesieni czy zimą? Co jest przyczyną tak złej kondycji finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia?